Hej, witajcie. Z tej strony oczywiście Iwan i witam was w tym odcinku. Dzisiaj taki film bardziej pogadankowy. Miałem parę spraw do poruszenia i fajnie by było, jeżeli dałbyś łapkę w górę, żeby ten film dotarł do wszystkich osób, które subskrybują ten kanał. I tak, coś chciałem powiedzieć o paru seriach, które kiedyś były zaczęte, a jeszcze ich nie skończyłem, albo widzę, że niechętnie oglądacie. I tak jak tutaj jest twierdza. Twierdzę sobie zaczęliśmy w sumie prawie na początku kanału, no ale tak widziałem też, że jakieś wyświetlenia z tej twierdzy nie były jakoś duże. No w ogóle teraz dawno nie było odcinka. Bym tak chciał podzielić mój kanał na dwie sekcje. Tak jakby tych gier multiplayerowych, gdzie gram w ekipie na przykład Xenoxem albo Piankiem, albo możliwie w większych grupach. I na gry z jakąś fabułą, historią, z czymś ciekawym, co bym mógł wam pokazać. Jednoosobowe gry. Bo serii wieloosobowych jest u mnie większość. Tak jak właśnie niedawny WoD, Overwatch, Wing. A, jeszcze Don't Starve Together. I chciałbym się was spytać, jak to by wychodziło, czy chcecie, żebym na przykład nadal wrzucał na kanał Overwatcha na przykład. I do mnie, jako osoba, która nagrywa ten film, to fajnie by było, jeżeli wy też byście mieli radość z tego, że wrzucam takie Overwatcha, że o, Iwan wrzucił Overwatcha, chętnie sobie obejrzę. Ale jak widzę, że wrzucam Overwatcha i jest 6 wyświetleń, to może to też być z tego powodu, że jakość tego nagrania i są ścinki, co mi się nie podoba i bym musiał sobie komputer ulepszyć. Ale właśnie tak tutaj twierdza. Don't Starve tego, pierwszy odcinek był taki wow, super, ale jest kolejny tak przygas dosyć znacząco, więc jak chcecie, to wypowiedzcie się na temat, które serie chcecie, żeby nadal trwały i nadal żebym je rozwijał. To wam podam w opisie serię, je ponumeruję, a wy tylko napiszecie w komentarzu, nie wiem, 1, 5, coś tam, serię właśnie z gier takich jak Drakenstank, jednoosobowy, i Stardew Valley i Bethesda. Wrzucałem do jednej zakładki, ale teraz to podzielę. Do jednej playlisty to wrzucałem. Teraz to podzielę. I więc właśnie napiszcie mi, czy właśnie chcecie Drakenstanka i Stardew Valley. Czy to są na tyle dobre gry, że chcecie je oglądać. Polecam wam zobaczyć inne moje filmy na kanale i podejrzewam, że jak dobijemy 2000 wyświetleń na moim kanale, coś przyszykuje fajnego. Jakiś specjalny odcinek i myślę nad Q&A właśnie z tej okazji. Musimy jakieś pytania podawali. A i jeszcze na 100 subów coś by się ciekawego przygotowało, więc wbijajcie subicy. No, to jak mówiłem na początku, zostaw łapkę, żeby tak jakby zasięg się zwiększył. I tak, na poniedziałek chcę przyszykować coś mocnego, śmiesznego, więc polecam, żebyś zajrzał o 10. Mówił Iwan i do usłyszenia w poniedziałek o 10. Cześć.